Teraz wykorzystamy naszą wiedzę na temat możliwości obliczania drogi w dowolnym ruchu do specjalnego rodzaju ruchu, ruchu jednostajnie przyspieszonego. Przypominam, jest to ruch, w którym przyspieszenie, które się równa prędkość końcowa mniej prędkość początkowa przez czas zmiany tej prędkości, jest wielkością stałą. Na wykresie V od T zaznaczmy sobie zależność drogi od czasu w takim ruchu. Zaczynam go nie od początku, ponieważ możemy założyć, że istnieje jakaś prędkość początkowa. Tu w takim razie będzie prędkość początkowa. No i chcemy znaleźć drogę po upływie czasu T, powiedzmy, do tego momentu. Podpiszę to też jako czas T. Nie T1. Zostawmy, że to jest czas T. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy sobie wcześniej, wiemy, że droga to jest pole pod wykresem. Czyli ja mogę znaleźć drogę jako pole tej figury tutaj, ale tę figurę podzielę sobie na dwie. To będzie pole prostokąta i pole trójkąta. Razem mamy oczywiście trapez. I w takim razie możemy sobie napisać, że droga w tym ruchu jest równa wartości pola prostokąta i pola pewnego trójkąta. Spróbujmy teraz zaznaczyć odpowiednie wielkości. Tu mamy prędkość początkową, tu mamy czas, a tutaj oczywiście w tym miejscu mamy prędkość końcową. Więc ten odcinek, wysokość naszego trójkąta, to jest prędkość końcowa, odjąć prędkość początkowa. No dobrze, skoro tak, to obliczmy, szukajmy dalej tego wzoru na drogę. Pole prostokąta to jest VP razy T. Pole trójkąta to jest 1 druga podstawa, czyli T, razy wysokość, czyli prędkość końcowa, odjąć prędkość początkowa. No, mamy wzór, który można by zastosować, ale wygląd tego wzoru jest taki dość skomplikowany. Za każdym razem musielibyśmy znać prędkość końcową i początkową, a co by było, gdybyśmy znali A, nie chcieli tego wyznaczać, no to w takim razie zrobimy małe przekształcenie. Pierwszą część zostawię bez zmian, czyli V początkowa razy czas, a drugą część zapiszę w takiej formie. W mianowniku na pewno jest 2. Tutaj zostawimy VK odjąć VP razy T. I teraz licznik i mianownik pomnożę przez T. Tutaj T i tutaj T. To jest dokładnie to samo, bo mogłabym to skrócić, prawda? Ale nie chcę tego skracać, chcę to tak zostawiać, ponieważ w ten sposób tutaj zaraz powstanie mi T kwadrat, prawda? To jest równe T do kwadratu. Natomiast z kolei ta część tutaj, VK minus VP przez T, zgodnie z tą definicją, którą tutaj podałam, to jest nasze przyspieszenie A. I w ten sposób otrzymujemy wzór na drogę, że to jest VP
razy t plus a, t kwadrat podzielone przez 2. Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Może jeszcze na wykresie zaznaczymy sobie wyraźnie, że droga to jest pole pod tym wykresem. Tutaj troszkę za daleko mi się to ta kreska poszła. Dobrze. To jest pole pod wykresem. Pod całym tym wykresem. To jest nasza